Witamy w naszym studio. Zdalnie, co prawda, ciągle jeszcze panią Józefę Szczurek-Żelazko, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Spadają liczby osób zarażonych wirusem COVID-19. To dzieje się mniej więcej od tygodnia. Rząd zapowiada, że dopuści handel w galeriach handlowych, ale inne restrykcje będą dalej utrzymane. Jak pani to tłumaczy? No ja myślę, że trzeba popatrzeć na tę kwestię jako stabilizację pewnej ilości zachorowań. O spadku będziemy mogli mówić, jeżeli ten trend utrzyma się przynajmniej w kilkudniowej perspektywie. Jest to efekt na pewno tych działań, które zostały wprowadzone przez rząd, obostrzeń, no, z którymi wielu z nas się nie zgadza, ale niestety musimy je przyjmować jako jedyną metodę poprawy sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Myślę, że jeżeli nadal będziemy tak rygorystycznie podchodzić do tych zaleceń, głównie tutaj chodzi o zachowanie tego dystansu społecznego, stosowanie maseczek, mycie, dezynfekcja rąk, ale również i nie branie udziału w dużych zgromadzeniach, to te tendencje będą utrzymane i wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym odmrażaniu gospodarki. Na konferencji prasowej pan premier, pan minister Niedzielski zapowiedzieli konkretną strategię działania, pokazali konkretną perspektywę w przypadku zmniejszania się ilości zakażeń, jakie działania rząd będzie podejmował, ale również ostrzegli nas, że w przypadku, jeżeli dzienna ilość zakażeń koronawirusem zwiększy się do 27 tysięcy, to niestety będziemy zmuszeni odbyć tak zwaną kwarantannę narodową. No miejmy nadzieję, że do momentu, kiedy pojawią się szczepionki, te obostrzenia, ta dyscyplina społeczna, za co tutaj wszystkim powinniśmy podziękować, doprowadzi do tego, że będziemy mogli no, w miarę bezpiecznie funkcjonować. Zobaczymy, więc rzeczywiście nowością jest to, że wszyscy znają zasady, zgodnie z którymi restrykcje są wprowadzane bądź odwoływane i tutaj jest nowość. Premier Morawiecki mówił również o połowie stycznia jako perspektywie wprowadzenia szczepionek na tą chorobę. Te szczepionki zwykle pewnie dotrą do tych osób najbardziej potrzebujących. Tak, rzeczywiście już mamy no, optymistyczne doniesienia, że kolejne firmy już informują o tym, że są gotowe do rejestracji szczepionki na koronawirusa. To dobra wiadomość. Do momentu, kiedy te preparaty, te szczepionki nie będą zarejestrowane, no niestety musimy szczególną uwagę zwracać na te obostrzenia, o których mówiłam. Mam nadzieję, że w połowie stycznia, niektórzy nawet zapowiadają, że może pojawić się wcześniej, ale w połowie stycznia pojawi się szczepionka, gdzie będą mogli być zaszczepieni przede wszystkim osoby, zaszczepione osoby z grupy ryzyka. Mam na myśli tutaj osoby starsze, seniorzy, którzy bardzo często chorują na wiele różnych chorób. To powoduje, że są o wiele bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem, ale również też na taki niebezpieczny, ciężki przebieg tej choroby. Również mają być objęci tymi szczepieniami osoby, funkcjonariusze publiczni, tutaj mam na myśli medyków, przedstawicieli policji, straży, czyli te osoby, które wykonując swoją pracę, swoje obowiązki zawodowe, również narażają się na pewno o wiele częściej na zakażenie koronawirusem. Ważne jest, aby dostęp do tej szczepionki był, abyśmy mogli się zaszczepić, bo to jest szansa na powrót do takiej normalności, normalności, którą mieliśmy do czynienia na początku tego roku, czy powiedzmy w ubiegłym roku, za którą bardzo tęsknimy, bo życie w tym ciągłym reżimie z dala od, na przykład od szkół, od uczelni, czy od swoich zakładów pracy, no, powoduje wiele różnych innych problemów. Dlatego chcielibyśmy wszyscy wrócić do normalnego życia, a to może nam zagwarantować szczepionka. Pytanie, czy w ogóle jest możliwe jakieś normalne życie po tych doświadczeniach, które mamy teraz. No to przejdźmy do polityki, bo tematem politycznym jest weto, jakie Polska i Węgry postawiły wobec budżetu Unii Europejskiej. Czy w Prawie i Sprawiedliwości jest decyzja, żeby to weto trzymać, bo
być twardym, czy też raczej jest pomysł, by ulec jednak jakimś propozycjom negocjacyjnym? No, szanowni państwo, my jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Powinny nas obowiązywać te same zasady, jakie obowiązują inne kraje i zarówno przy dystrybucji środków, jak również pobieraniu składek na te organizacje. Dlatego też my nie domagamy się czegoś szczególnego. My wymagamy, aby nas traktowano w taki sam sposób. Mówiąc o praworządności, bardzo enigmatycznie zresztą zapisanej w projekcie rozporządzenia, no nie, niestety nie możemy się zgodzić na takie zapisy, ponieważ niedoprecyzowanie tego pojęcia może w konsekwencji skutkować w przyszłości wieloma niekorzystnymi sytuacjami dla naszego kraju, bo pod tym pojęciem praworządność można ukryć różnego rodzaju sytuacje i przy niespełnieniu pewnych warunków można nas pozbawić tych środków unijnych. My oczywiście nie bronimy się przed tym, aby weryfikowano zgodność działania z prawem w przypadku wydatkowania środków unijnych, bo to jest oczywiste i Polska tutaj nawet jest takim liderem, jeżeli chodzi o stosowanie tych zasad, czyli tej praworządności przy wydawaniu środków unijnych. Byliśmy wielokrotnie kontrolowani, zarówno beneficjenci bezpośredni, jak i instytucje zarządzające i tutaj ilość zastrzeżeń do sposobu wydatkowania tych środków unijnych jest wyjątkowo mała w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Dlatego nie chcielibyśmy, aby dodatkowo wprowadzono jakiś czynnik ideologiczny i na tej podstawie próbowano nas pozbawić środków finansowych. Rząd przyjął konkretne stanowisko. Pan premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Rozmowy nadal trwają. Oczywiście wszyscy chcemy, aby do Polski trafiło jak najwięcej środków finansowych, bo to powoduje, że możemy wyrównać te różnice między Europą Wschodnią a Europą Zachodnią, czyli tą starą Unią. Wiemy, że bardzo dobrze te środki są wykorzystane. Te różnice już się wyraźnie zacierają, ale nie chcielibyśmy, żeby jednak próbowano za pomocą środków finansowych wymusić takie rozwiązania, chociażby nawet wprowadzenie takiej aborcji na życzenie, czy też dalej idących jakichś rozwiązań społecznych, takich jak na przykład akceptacja małżeństw homoseksualnych, czy adopcja dzieci. To są rozwiązania, które społeczeństwo polskie nie chce zaakceptować i my nie możemy pozwolić na to, aby Unia Europejska warunkowała przekazanie środków unijnych od na przykład takich rozwiązań. Czekamy więc na rozwiązanie na koniec tej dyskusji. Pani zdaniem to się skończy jeszcze za czasów prezydencji niemieckiej, czy już raczej czekamy na prezydencję portugalską? No zobaczymy, te rozmowy trwają. Myślę, że dla nas wszystkich dobrze byłoby, gdybyśmy doszli do konsensusu jeszcze za czasu prezydencji niemieckiej, chociaż widząc taki zaostrzony kierunek działań pod prezydencją niemiecką, no te nadzieje są coraz mniejsze. No zobaczymy, no działanie na prowizorium budżetowym również nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego zapewne rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy zrobi wszystko, aby wybrać optymalne rozwiązanie dla Polski, abyśmy mogli skorzystać z tych środków unijnych, a z drugiej strony nie być zakładnikami Unii Europejskiej. No mówiąc o środkach unijnych i w ogóle Unii Europejskiej, warto wspomnieć nierównoprawność. No, w końcu to Francja wprowadziła i przeprocesowała tak zwany pakiet mobilności, który utrudnia w znakomitym zakresie pracę polskim firmom, które zdobyły istotny rynek przewozowy na terenie Francji, Wielkiej Brytanii. Tutaj widzimy, że jeżeli unijne przepisy przeszkadzają biznesom francuskim, no to należy te przepisy zmienić. I tutaj jednak ta sytuacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest dość trudna.
No tak, rzeczywiście, no, wspomniałam na początku, że my oczekujemy, aby Polska była traktowana, nie tylko Polska, ale kraje Europy Wschodniej były traktowane tak samo jak pozostałe kraje. Mamy sporo przykładów, oczywiście o tym pakiecie mobilności, o którym pan redaktor mówi, można wiele rozmawiać, pisać i pokazać, jak w interesie jednego kraju rozwiązania unijne zostały przyjęte bez żadnego problemu. Natomiast również pewne rozwiązania, które w tej chwili w Polsce funkcjonują, są w innych krajach, na przykład na Malcie, jeżeli chodzi o kwestię aborcji, i tam nic się takiego nie dzieje. Natomiast w Polsce próbuje się wykorzystać te mechanizmy finansowe, aby nas dyscyplinować. No myślę, że no, dla mnie osobiście to jest nie do przyjęcia, abyśmy byli na bieżąco tutaj strofowani, upominani. Pokazywano nam, w jaki sposób wyobraża sobie kraj przewodniczący Unii Europejskiej demokrację. No ja myślę, że my mamy wspaniałą historię, wspaniałe doświadczenia i wiemy doskonale, jak próbować szukać tych rozwiązań, które są dobre dla Polaków i niekoniecznie sugerować je tym, które nam narzucają inne kraje. My mamy świadomość, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Pewne wartości są uniwersalne, zresztą te, które przyświecały założeniu Unii Europejskiej, wynikają z chrześcijańskich korzeni i my tego przestrzegamy. Staramy się realizować te założenia, które były pierwotnymi założeniami Unii Europejskiej, a że Unii Europejskiej następuje taka ewolucja pewnych poglądów, no, nie do końca zgodna z tymi wartościami, które były na początku tworzenia Unii Europejskiej i które są no, w Polsce istotne, no to niestety my nie możemy się do tego do końca z tym zgodzić. Czekamy więc i przyglądamy się, trzymamy kciuki, żeby polskiemu rządowi udało się przeprowadzić naszą pozycję. Sytuacja jest dobra, bo po naszej stronie jest prawo, niezależnie od tego, co pisze prasa niemiecka. Zresztą oni również przyznają, że prawnie to my mamy rację. Józefa Szczurek-Żelazko, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Za udział w naszym porannym programie. Życzę mi miłego dnia. A przed Państwem kolejny gość, Andrzej Poczobut, dziennikarz, który działa i pracuje na Białorusi, i o naszym wschodnim sąsiedzie będziemy rozmawiać.